Mano, z tej strony Wodar, witam Cię w kolejnej Akademii Taktycznej. Dzisiaj sobie omówimy takie dwa, myślę, dosyć ważne aspekty naszej gry, czyli będzie ucieczka, jakby taki plan ucieczki i druga rzecz, obrona, przynajmniej schodów, także zapraszam Ciebie do oglądania. Zdecydowana większość osób w momencie, gdy się broni, bądź gdy już jest w ogóle za późno, gdy musi uciekać, jakby... Właśnie wcale nie ucieka, tak? Siedzą dalej gdzieś, pilnują tej pozycji. Powiedzmy, że wbiega nam jakaś ekipa. Już nas zbijają, nie mamy kewów. No to teraz jest ten moment, gdzie trzeba uciekać. I trzeba wykorzystać jakoś otoczenie tutaj do naszej ucieczki. Na przykład tutaj pierwszy budynek, który chciałem wam właśnie pokazać, jest mega łatwy, żeby właśnie porobić jakiś team. Oczywiście, jeżeli byśmy grali, nie wiem, solo na czwórki, na trójki, to już się komplikują różne sprawy, ale gdy gramy solo, bądź solo na duo, no to prosta sprawa, mamy budynek obok, mamy tutaj hangar i to są dwa jakby spoty, gdzie możemy bardzo szybko uciec. W ogóle pomiędzy tymi budynkami jest super sprawa. Bo powiedzmy, że goście nam wbijają dołem, my jesteśmy obici, nie mamy hewów, pyk, uciekamy sobie, nie? Przeskakujemy sobie na ten budynek, goście być może nas ustrzeli, być może nie. Jeżeli będą chcieli nas gonić, pyk, możemy ich zerkać, co nie? Gdzieś tutaj przez otwarte może będą biec, pyk, wyskakujemy, możemy zerkać. Natomiast, jeżeli już dobiegną do nas, a my ich nie zerkniemy i znowu są gdzieś pod nami, my znowu musimy uciekać, co robimy? Z powrotem na ten budynek. Mamy zawsze gdzieś ten budynek zapasowy. Druga sprawa jest taka, że powiedzmy, że goście naprawdę cały czas nas gonią, to dobrze jest jakby zafejkować, że uciekamy do danego budynku, a ustawiamy się jeszcze za nim. Tutaj na przykład będzie fajnie to można pokazać. Powiedzmy, że goście nas gonią i uciekamy do tego budynku, tak? Goście będą myśleć, że pewnie tutaj biegamy na górę, pyk, my nie. My biegniemy sobie kompletnie dalej. Okej, no tutaj... wiadomo, że trzeba jakoś przemknąć tak niezauważonym. Natomiast gdy goście będą myśleli, że jesteśmy w tamtym budynku, możemy sobie już tutaj czekać, możemy sobie już tutaj zerkać po prostu, co nie? Druga sprawa jest taka, że to są w ogóle świetne budynki do właśnie takiej gonitwy pomiędzy grami. Tutaj cały czas możemy uciec na drugi budynek, bo zobaczcie, z tego budynku łatwo możemy przeskoczyć tutaj, pyk. Natomiast z tego budynku też mamy możliwość przeskoczenia na drugą stronę. Jeżeli ktoś nie wie, to jest tutaj prosty parkour. Pyk, wlatujemy sobie tutaj na ten wentylator i z tego już skakujemy na daszek. I tak skaczemy. Goście po prostu, wiecie, jeżeli nie ogarniają tutaj parkourów, jeżeli nie chodzą po dachach, no to mamy nad nimi niesamowitą przewagę. Składów na mapie jest naprawdę wiele i mogę wam tutaj bardzo szybko pokazać. Zobaczcie, jak mamy blisko siebie budynki i na każdy ten budynek można wejść na dach i pomiędzy tymi dachami no szybko musimy się po prostu przemieszczać. Gdzieś tam wrogowie... To nie jest tak, że wszyscy od razu też skakują na te dachy, co nie? I my możemy naprawdę tutaj dużo rozegrać. Powiedzmy, że właśnie gdzieś, nie wiem, dojeżdżają nas z tamtej strony, tak? Kogoś obijemy, coś tutaj wykminimy, ale zaraz robimy cofkę, mamy plan przeszykowany, ucieczki, biegniemy sobie na drugi jakiś tutaj daszek, przykładowo. Okej, oczywiście robię to jakoś tak nieprzygotowanie i czasem tutaj coś nie wceluje. Mamy zajętą pozycję, teraz tak, goście będą nas szukać, być może będą sprawdzać ten budynek, a my pyk, zerkamy sobie tutaj, pyk. Mamy przeróżne miejscowy. Mamy, nie wiem, zobaczcie, tutaj ile jest budynków. Siedzimy sobie na dachu, pyk, podjeżdżają nas, przeskakujemy na aptekę. Podjeżdżamy na aptekę, przeskakujemy na metowy. Zawsze musimy szukać tej drugiej drogi. Tego drugiego budynku. Ponieważ mega istotne jest to, abyśmy wiedzieli, gdzie są wrogowie, natomiast wrogowie, żeby nie wiedzieli, gdzie jesteśmy my. Więc jeżeli nasza pozycja jest znana, to od razu ją zmieniajmy. Cały czas dążmy do tego, żebyśmy właśnie, żeby wróg miał takie, gdzie on jest, gdzie on jest. A my zajmujemy coś, co może zaskoczyć. Cały czas. Mamy kolejny przykład. Pyk, latamy sobie. Tutaj mamy gdzieś wrogów, tak? Musimy się jakoś bronić. Gdy się bronimy, to trzymamy, ale gdy uciekamy, musimy mieć już plan gotowy. Pyk, mamy tutaj drugi budynek z łatwością. Okej, okay. No nie aż taką łatwością. Wiadomo, czasem się nie uda, ale zaraz po drabince gdzieś wchodzimy od razu sobie, jesteśmy na drugim budynku. Pyk, możemy sobie patrzeć schody, jeżeli nam tam wyjadą. Tak, podjeżdżają nam ten budynek. Gdzieś, nie wiem, wchodzą nam od bliźniaków. Zaraz możemy przeskoczyć z powrotem, schować się.
Także myślę, że tego nie ma co więcej tłumaczyć. Niestety nie mam żadnych przykładów nagranych. Na pewno były nieraz takie akcje, ale no niestety nie nagrywałem, bo musiałbym gdzieś to szukać po prostu na streamie. Ale przejdźmy teraz do obrony i głównie tutaj chciałbym się skupić na obronie schodu. Bo teraz bardzo dużo ludzi, gdy broni schody, stoi tak. Steruje sobie, pyk na górze. Okej, okay, niby ma ten high ground, niby może uciec gdzieś tam na prawo. Ale teraz powiedzmy, osoba atakująca, no gdzie się wceluje? Robi pyk i celuje się w schody, co nie? Prosto tam, gdzie będzie właśnie gościu, który może dostać baty. Druga opcja, no to jest gdzieś tak stać troszeczkę po prawej stronie i powiedzmy, że słyszymy, że gościu idzie, wtedy wychylamy. I to jest już o wiele lepsza metoda. Dlatego, że bardzo często ludzie jak wchodzą, to będą patrzeć od razu tutaj. Będą wchodzić i pyk, nie? I wtedy co się dzieje? Oni omijają ten kąt. Oczywiście nie każdy tak zrobi. Niektórzy będą po prostu biegać tak i wtedy natkniemy się na tą osobę. Więc ta pozycja jest na pewno lepsza, natomiast no też nie można powiedzieć, że jest zdecydowanie najlepsza. Kolejna opcja. Tutaj, pyk. Spoko sprawa, tylko tak jak przed chwilą mówiłem, niektórzy właśnie wchodzą tak, a niektórzy wchodzą od razu tak. I teraz, jeżeli będziemy trzymać tą pozycję, ok, możemy zaskoczyć, ale możemy to również nie zaskoczyć. No, jakby na pewno jest to i tak lepsze niż stanie tutaj. Taką, jak dla mnie, zdecydowanie najlepszą pozycją to jest położyć się tutaj. To jest po prostu coś, co kiedyś graliśmy na przykład turniej z chłopakami. No i nie turniej, przepraszam, były gierki z widzami bodajże. No i na samej górze budynku poważny ludź, wtedy pamiętam, powalił czterech gości. Wszyscy cztery powaleni, on też jest powalony, ty nie? Ja biegnę po tych schodach, biegnę i nie mogę wbiec, nie? Co się dzieje? Okazuje się, że gościu leżał tutaj, a ja w ogóle tego nie sprawdziłem, bo z reguły się biegnie tak, ty nie? Pyk. I tą pozycję, jeżeli ktoś tutaj leży, no jest niezauważalny praktycznie. Naprawdę mało kto, wiecie, biega tak. Jeżeli jest dużo pięter, wtedy ok. Ale jeżeli jest mało pięter, no to gdzieś tam od razu ludzie się wcelowują, gdzie ten przeciwnik może stać. Na przykład trzymanie tego rogu jest przerąbane. Ja nie umiem trzymać tego rogu. Jak tutaj się stoi i patrzy tą miejscówę, to ludzie zawsze ci wychodzą wcelowani. Zawsze ludzie wychodzą tak. To powoduje, że jeżeli będziesz tutaj leżeć, to oni będą stali do ciebie właśnie plecami. I... cóż, no na pewno zobaczysz przykłady jakieś dzisiaj tych schodów. Natomiast chciałbym pokazać może jeszcze sytuację na przykład, nie wiem, tutaj jak mamy dużo schodów. Ogólnie jak już jest dużo pięter, to bardzo często gdzieś tam na początku ludzie wbiegają i jeszcze sprawdzają, co nie? Natomiast im już dalej, tym już jest po prostu bieg. Wtedy myślę, że lepszą pozycją będzie tak właśnie bokiem. Pyk, stoimy sobie tutaj, słyszymy, że gość już jest blisko, wychodzimy na wprost z niego. Ewentualnie oczywiście, można się skitrać też tutaj, tylko że goście no tutaj już rzadziej będą wchodzić w ten sposób. Chodzi o to po prostu, by złapać przeciwnika na sprincie, tak? Najczęściej ten sprint będzie odpalać właśnie biegając prosto po schodach, bądź na tej prostej zawijającej. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o te ucieczki, o te schody. Myślę, że tak z takiej mojej wiedzy starałem się podzielić tutaj jak najwięcej. Oczywiście wiem, że filmik nie jest zbyt długi, ale dla ciebie jeszcze tutaj wlatuje parę przykładów wykorzystania właśnie tego triku ze schodami, także... Dobrze, woda tam jednego. Kurde, sporo ich tutaj. O kurde! Kurde! Sprawę ci ze sobą, stoperki z hangaru. Nie, na mnie jest krzemięcie już. No. Jest pode mną.
O, wiedziałem, że plecami do mnie podejdzie. Klatka obok się chyba wrąbał. Mam nadzieję, że Ci się podobało oraz że Ci się to przyda. Dziękuję bardzo za oglądanie. W tym miejscu chciałem podziękować rzeczywiście wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału, no i do następnego. Siema, siema!